dzieciom ciekawym, po latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. Matczynej ucz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj. Nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerpień i biel sztandarów, by ludzie żyli tu w dumie, że taki wydał ich naród. W historii Polski tak się składa, był kiedyś wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił i wtedy myśl powstała taka, że przez szacunek dla przyszłości ten dzień dla Polaka pozostał na zawsze mimo niepodległości. Posłuchajcie teraz opowiadania dziadka o tym, co przechodziło w okresie 120-letniego okresu zaboru. 11 listopada. Dziadku, co to za rocznica? Widzisz, to bardzo dawna historia. Dwa wieki temu, pod koniec XVIII wieku, trzej potężni sąsiedzi, Rosja, Austria i Prusy, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili ziemię Polski między siebie i wprowadzili tam własne rządy. Polska została wykreślona z mapy świata, ale pozostała w sercach i umysłach Polaków. Las płacze, ziemia płacze, cały świat ogniu drży. Dwóch wrogich sobie szancach stoimy ja i ty. Legiony tu, żołnierska nuta, legiony tu, stracenie los. Legiony tu, żołnierska buta, legiony to wiarny stos. My, pierwsza brygada, zawsze był z nami, tak wspaniały, pod czasem ktoś odszedł daleko, bronił tej ziemi, bo ją kochał, sercem pokoleń już od wieków. Dziś w całej Polsce brzmi mazurek, dzisiaj radości kanonada. Witamy wszyscy niepodległość i 11 listopada. Nie noszą na pasów i szary strój, nie noszą ni srebra, ni złota, lecz pierwszy przebieg. Piechota, ta szara piechota, maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Kiedy nagle las zaszumi, mowę sosny, gdzie zrozumiesz? To jest Polska! Gdy zobaczysz gdzieś to pole królujące ponad polem, gdy zobaczysz głowę wrzosy, rozbłyskane w kroplach rosy. To jest Polska! Kiedy drogi mieści w życiu, żyto srebrne przy księżycu. To jest Polska! Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i bojnik piasek święty. To jest Polska! Yeah.
jaka poszła na Bachmut. Przed nami zadanie ustawicznego rozwoju dziedzina nauki, sztuki, kultury, gospodarki. Troska o mądre, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, ochrony dziedzictwa narodowego i rozbudowę infrastruktury. Wielkim wyzwaniem jest budowanie prestiżu i znaczenia Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. Polska ma szansę być jednym z liderów w wymiarze europejskim, ale również w wymiarze globalnym. Pamiętajmy, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Dzisiaj te słowa wybrzmiewają ze szczególną siłą i skłaniają do refleksji, która powinna być udziałem wszystkich Polaków. Świętujmy z radością fakt, że jesteśmy częścią trudnego narodu, który wybił się na niepodległość. Kończąc, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w naszej parafii, w naszej gminie, wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej organizacji. Niech mądrem naszych działań będą słowa Jana Pawła II. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Polska. Niech żyje wolna Polska. Cześć i chwała bohaterom niepodległości.